Hej, witajcie drodzy widzowie, a kiedy się z panią Chińską i zapraszam na mecz życie o godzinie 18. Turcja zwierzy. To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Która z ekip będzie dziś miała powody do dumy? Dziś gościmy na BVP Stadion, a nie w tej kariera trenerska Jurgena Klopa nabierała rozpędu. Jest ważne, trzeba regulować punkty i grać swoje, które oglądają się. Liczę na dużo dobrych emocji. Bardzo skuteczne wejście. A oto wyjściowa jednostka reprezentacji Turcji. Zespół zagrał 1-4-5-1. Mamy gwizdek, stały fragment na Portugalczyków. Przed Państwem Portugalia wystąpi z przodu zaś za Ronaldo. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć na ważności. Bernardo Silva z piłką teraz.
znów na powtórce Bernardo Silva uporał się z obrońcą, obsłużył kolejny program. Przewagi to było już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania.
Nie, błąd. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do klatki, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra bez głowy, takie indywidualne ręce. Wejścia.
Na moment.
przekroczone przepisy i oczywiście żubony. Prosi, żeby go wykorzystać. Od tego spotkania. Spora przewaga pozwala Portugalczykom z optymizmem patrzeć w przyszłość.
pierwsze koło. Taka tam działa się podobnie. Bravo, grazie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny gol. Zdążyli nawet postawić z kilku fotów. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał, nie daje szans na obronę i gotowe trafienie pod wygrany pojedynek. Thank you.
po takiej interwencji może zacisnąć mięśnie i na przykład postępu do pacjenta. Ciekawe, za kogo wejdzie. Mieliście jeszcze się na boisku. Czy to zmieni obraz?
gry. Zatem jeszcze raz popatrzmy, jak to właśnie położył się do strzału i krótkażował, bo po prostu musiała być brak. A więc jednego. Zostały 2 minuty. Sztab szkoleniowy. Dziękuję za uwagę. Subskrypcję z Monarchią.